Jest takie miejsce na mapie Polski, które przyrodnicy porównują do delty Dunaju, a nawet do afrykańskich rozlewisk rzeki Okawango. Niezwykłe, tajemnicze, gdzie możemy ujrzeć Ziemię tak, jak mogła wyglądać kilka tysięcy lat temu. Zabierze nas tam ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski, który od lat odkrywa, popularyzuje i chroni przed zaśmiecaniem najdziksze obszary polskiej przyrody. Zapraszamy na podróż od świtu do zmierzchu po Międzyodrzu. To unikatowy obszar od Widuchowej, gdzie rozwidla się Odra, aż do Szczecina na granicy z Niemcami. Obszar ten obejmuje ponad 50 wysp, porozdzielanych przez liczne kanały, zatoczki i odnogi rzeczne o łącznej długości ponad 200 km. Dzięki inicjatywie wybitnych polskich przyrodników, a także samorządowców i artystów, na Międzyodrzu ma szansę powstać Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Ten polski cud natury najlepiej oglądać z poziomu kajaka. To ekologiczny, bo cichy i nieemitujący zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych środek transportu. Dominik właśnie kajakiem przepłynął już ponad 20 tysięcy kilometrów szlaków wodnych, podpatrując przyrodę. Świt to najlepszy czas na wodowanie. Wschód słońca na rzece może okazać się najpiękniejszym obrazem, który zobaczymy w życiu. O świcie budzi się dzienna przyroda, budzą się rzeki. I oczywiście budzą się też bobry, najdoskonalsi na świecie hydrotechnicy. Warto dodać, że swoją pracę wykonują całkowicie bezpłatnie, w przeciwieństwie do betonujących rzeki ludzi. Bobry chronią nas przed suszami, chronią przed powodziami. Nie powinniśmy im tylko w tym przeszkadzać. Od przeszło 80 lat na Międzyodrzu nie są prowadzone przez ludzi żadne prace hydrotechniczne. Ale oczywiście bobry, natura i czas cały czas pracują. Dzięki temu powstał tu obszar o unikatowym charakterze. Można tu znaleźć co najmniej 436 gatunków zwierząt i roślin, w tym wiele gatunków objętych ochroną prawną i zagrożonych wyginięciem. Dlatego w latach 90. powstała społeczna inicjatywa na rzecz ochrony tych cennych terenów. Już 30 lat temu planowano powołanie w tym miejscu Polsko-Niemieckiego Parku Narodowego. Niestety tylko strona niemiecka dotrzymała słowa, a władze landu Brandenburgii ustanowiły Nationalpark Unteres Odertal. Natomiast po stronie polskiej w 1993 roku powołano tylko Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry, co nie pozwoliło nie tylko efektywnie zainwestować w polską część Międzyodrza, ale zahamowało rozwój całego regionu, ograniczyło turystykę i doprowadziło do dewastacji bezcennych, zabytkowych urządzeń hydrotechnicznych. Obszar Międzyodrza idealnie nadaje się do utworzenia Parku Narodowego, który będzie służył przyrodzie i ludziom. Pozwoli zachować bezcenne gatunki zwierząt i roślin, pozwoli rozwijać przyjazną środowisku turystykę, wspierać przedsiębiorczość oraz, co jest niezwykle ważne, pozwoli też zabezpieczyć mieszkańców przed suszami i nagłymi powodziami. Dlatego tak ważne jest, by wspierać naszą polską deltę Okawango i chronić jej cenne zasoby.